Często w wydarzeniach pokazujemy historie, które mogłyby posłużyć jako filmowy scenariusz. Tak właśnie dzieje się w przypadku Grzegorza Płonki, u którego dopiero w wieku 14 lat stwierdzono niedosłuch, ani jak wcześniej myślano autyzm. Dzięki prawidłowej diagnozie ukazał się niecodzienny talent muzyczny chłopca. Teraz powstaje film. Monika Zalewska. Dla Grzegorza Płonki to wyróżnienie móc zagrać w największej sali koncertowej w Polsce. Choć nie jest to koncert, to scena filmowa. Występ, ten prawdziwy, był 5 lat temu, podczas pierwszego festiwalu Ślimakowe Rytmy. W tym momencie wszystko odpływa i on jest w siódmym niebie. Niestety Grzegorz już się przekonał, że są to tylko chwile. Tutaj nie ma za bardzo na z czego pochwali, bo nie mam ani matury, ani studia. Mimo to Grzegorz 5 lat temu zachwycił jurorów festiwalu zorganizowanego dla osób z zaburzeniami słuchu. Wygrał konkurs jako samouk. Idealnie, tak powinno być. Jego historia to gotowy scenariusz na film. Za każdym razem jak słucham Grzegorza Płonkę grającego sonatę księżycową, za każdym razem jestem wzruszony. Muzykę ma we krwi. Jego biologiczna mama, która zginęła w wypadku, była muzykiem. Słuchało się tego chłopca, który zawziął się i akurat na Beethovena, na sonatę księżycową. To była wielka radość. Historię Grzegorza Płonki aktor znany ze scenariusza. Zasiada w jury festiwalu Ślimakowe Rytmy. W filmie zagra kluczową postać w życiu głównego bohatera. W całej mojej karierze filmowej po raz pierwszy mi się zdarza taki wypadek, że mam grać osobę żyjącą i jeszcze dodatkowo osobę, którą znam, pana profesora Skarżyńskiego. Grzegorz Płonka jest ofiarą błędnej diagnozy. Zamiast szkoły był ośrodek dla dzieci upośledzonych umysłowo. To były zmarnowane lata. Dopiero profesor Henryk Skarżyński poinformował rodziców, że to nie autyzm, że Grzegorz nie słyszy. Kiedy miał 14 lat, dostał aparaty słuchowe. Zaczął rozwijać swoją muzyczną pasję. W wieku 19 lat profesor wszczepił mu implant. Film opowiada o walce z tym systemem, od chęci zawrócenia tych 14 lat, o chęci nadrobienia tych 14 lat. Straconych lat w systemie edukacji nie da się już nadrobić. My jako społeczeństwo nie jesteśmy gotowi na przyjęcie człowieka, który się wymyka standardom. Największe wyzwanie stanęło przed Michałem Sikorskim, który zagra w filmie głównego bohatera. Na pewno obserwowanie Grzegorza było pomocne, rozmowy z nim, nauki gry na fortepianie, choć Grzegorz z wszystkich nauczycieli, których dostałem na przestrzeni przygotowywania się do filmu, był najsurowszym nauczycielem. Grzegorz jest surowy. Życie go tego nauczyło. Jesteśmy emocjonalnie wypaleni i działamy już na oparach. Grzegorz porzucił marzenia muzyczne, przestał ćwiczyć, czeka na film. Cieszę się bardzo, powstaje film, który ma powoli nam uświadomić dla innych, dla rodziców. Na pewno to nie będzie taki mieszczański happy end, taki wygodny dla widza i dla mnie i dla wszystkich. Na pewno będzie ze szczyptą goryczy. Monika Zalewska, Wydarzenia.